Dzień dobry, witam w pierwszym z dwóch odcinków z Tasmanii. Po 10 godzinach na promie dostaliśmy się ze stałego lądu na tą wspaniałą wyspę. Znajdujemy się właśnie na jej północy i dziś będziemy poruszać się zachodnim wybrzeżem, więc w dzisiejszym odcinku można spodziewać się mnóstwa dzikiej przyrody, pięknych widoków, niesamowitych jezior górskich, krętych rzek i mnóstwa wspaniałości. Zapraszam. Witam w pierwszym miejscu Tasmanii. Znajdujemy się w miejscowości Pingwin, a dokładniej w darmowej budce bibliotecznej. Nazwa tej miejscowości wzięła się od występujących w tej okolicy pingwinów małych i wszystko w tej miejscowości wiąże się właśnie z pingwinami. W wielu takich ciekawych miejscach znajduje się tu znak wskazujący różne kierunki i odległości do różnych znanych miejsc. Tu jednak nie znajdziemy odległości do Nowego Jorku, Paryża czy Berlina. Tutaj mamy odległość do kurczaka na Alasce, do łabędzia w zachodniej Australii i innych miejsc związanych z ptakami. Odjechaliśmy troszeczkę w głąb lądu, kierując się już na południe i dotarliśmy do rzeki Emu. Nazwa tej rzeki wzięła się z występujących tutaj tasmańskich emu, które niestety wyginęły, ale mamy nadzieję w tej pięknej okolicy zobaczyć również inne ciekawe zwierzęta. Intensywnie wypatrujemy dziobaków, ale niestety żadnego ruchu na wodzie nie widać tym razem. Widzieliśmy za to coś, co się nazywa pademelon i jest to stworzenie z rodziny kangurowatych, więc bardzo przypomina kangura, trochę walabie, coś pomiędzy. Wyczekaliśmy i był dziobak, widzieliśmy dziobaka, to drugi w Australii, udało nam się i tak sobie myślimy, że to chyba dobra wróżba na Tasmanię. Zaczynamy dzień drugi zwiedzania Tasmanii. Obudziliśmy się na darmowym kempingu w środku lasu, między górami, przy rzece i tuż przy drodze. Zanim ruszymy, musisz założyć pasek czerwony i schować karnister. O, dobrze, że mi powiedziałeś, okej. Dobra. Spakowani, ruszamy, jedziemy dalej. Pierwszy przystanek na dzisiejszej trasie to miejsce, w którym mamy nadzieję spotkać diabła tasmańskiego. Jedziemy. Po drodze zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym i oczom ukazały się zaśnieżone szczyty pasma górskiego Cradle i jest to pierwszy raz, kiedy widzimy śnieg w Australii.
zanim dotarliśmy do miejsca, gdzie są diabły tasmańskie, spotkaliśmy na swojej drodze pięknego wombata. Piękny wombacik, jak widzicie, bardzo taki jest zbity, puszysty. I kilka szybkich faktów na temat wombatów. Otóż są torbaczami, ale ich torba jest odwrócona, czyli mały nie wystaje pod brzuszkiem, tylko z tyłu pod pupą. Jeśli przy pupie jesteśmy, to kupa wombata ma kształt kostki sześciennej, co jest też nietypowe. I jeszcze jedna szybka ciekawostka. Często zdarza się, że na kempingach wkradają się do namiotów ludzi, szukając jedzenia. Ponieważ populacja diabła tasmańskiego na wyspie zmniejszyła się o około 80-85% w stosunku do tego, co zastali pierwsi osadnicy, wybraliśmy się do specjalnego sanktuarium, które oprócz tego, że umożliwia zobaczenie diabła tasmańskiego, również trudni się reprodukcją i wypuszczaniem nowych osobników na wolność, żeby w ten sposób pomóc przetrwać temu gatunkowi. Populacja diabła tasmańskiego tak drastycznie spadła przez specyficzny rodzaj guza, który atakuje te zwierzęta. Guz atakuje przednią część głowy i pysk, przez co diabeł tasmański nie może zdobywać pożywienia i żywić się i umiera. W tym sanktuarium diabły tasmańskie są szczepione na ten przeciwko temu guzowi i wypuszczane na wolność silne i zdrowe. Diabeł tasmański wzięła się z tego, że pierwsi osadnicy słyszeli je w nocy w lesie i przysięgali, że słyszą diabła. Kolejna ciekawostka o diable tasmańskim to to, że ma najsilniejszy uścisk szczęki pośród wszystkich ssaków na świecie w stosunku do jego rozmiarów. Opuściliśmy sanktuarium diabłów tasmańskich. Będziemy czujni i będziemy wypatrywać ich w naturalnym środowisku. A teraz, jak widzicie, zmieniliśmy pojazd i kierujemy się autobusem do podnóży gór Cradle, gdzie odbędziemy wędrówkę wokół jeziora. Dotarliśmy nad jezioro i zaczynamy kółeczko. I jak już widzicie, jest fantastycznie. Woda jest krystalicznie czysta i wcale nie jest taka lodowata, jakby się mogło wydawać. Spacerujemy wokół jeziora i za każdym rokiem, za każdym zakrętem ujawnia nam się piękny, nowy widok. Temperatura jest bardzo różna, w słońcu bardzo gorąco, w cieniu bardzo zimno. I niestety do tej pory nie udało nam się zobaczyć żadnych z dzikich zwierząt.
Kontynuujemy naszą wyprawę przez dzikie ostępy Tasmanii. Dziś motywem przewodnim będą wielkie wodospady oraz dzikie rzeki górskie. I weszliśmy właśnie w kierunku pierwszego z nich, czyli do wodospadu Montezuma, najwyższego na Tasmanii. Różne źródła podają różną wysokość, 104 lub 134 metry. Idziemy przez piękny zielony las. W skrócie, że na tej sekcji generalnie wywracają się drzewa i proszę nie zatrzymywać się podczas marszu. Idziemy cały czas po pozostałościach kolejki wąskotorowej, która jeździła tym szlakiem jeszcze w latach 80. Działała tutaj kompania wydobywająca srebro i nazywała się Montezuma. Stąd też nazwa pobliskiego wodospadu, do którego zmierzamy. A za mną widzicie jeden z szybów, w którym wydobywano kruszec. Przeszliśmy błotnisty szlak i dotarliśmy do mostu wiszącego, z którego rozciąga się widok na wodospad. Zapraszam. I właśnie tędy na początku XX wieku jeździł wspomniany pociąg. To dopiero musiał być widok, kiedy parowiec mijał taki wspaniały wodospad. Ale jaja! I pod nami jest ta rzeka. Tu jest wodospad. I tam jest widok na góry, dolinę. Oficjalne źródło w postaci tabliczki informacyjnej obok wodospadu mówi, że wodospad ma 104 metry. No i jak sami widzicie, robi ogromne wrażenie. Stąd z mostu wielkie wow! Mucha egzotyczna, bo coś, nie wiadomo o co chodzi. Pewnie się wystraszyła. Przejechaliśmy przez Queenstown, małą, senną, bardzo górniczą miejscowość w górach. A skoro miasteczko górnicze i okolica również, to wszystkie góry w okolicy są poryte dosłownie przez odkrywki i znajdujemy się nad jedną z pierwszych odkrywek żelaza i wielka dziura znajduje się dokładnie pod nami. Widoki przepiękne, ale to miejsce ma też swoją mroczną historię. W 1912 doszło do pożaru w kopalni i pod ziemią zostało uwięzionych 170 górników, z czego 42 zostało pod ziemią na zawsze. Komisja, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, doszła do tego, że mógł to być pożar spowodowany celowo przez brata górnika, który zginął wcześniej w kopalni, przysypany kamieniami. Jednak tej tajemnicy do końca nigdy nie wyjaśniono. Tą mroczną historią kończymy ten dzień i jutro kontynuujemy nasze przygody w tasmańskiej dziczy. Dotarliśmy na nasz kemping dzisiejszy, rozkładamy się i podczas rekonesansu okolicy zobaczyliśmy na ziemi ślad jakiegoś zwierzęcia. Może to być wombat, ale wydaje nam się to troszeczkę za małe na wombata, więc może to być diabeł tasmański. Kempingujemy w najlepsze i nagle usłyszeliśmy dźwięki z głębi lasu i teraz już wiemy, dlaczego pierwsi kolonizatorzy
nazwali diabła tasmańskiego właśnie diabłem tasmańskim. Odgłosy są takie, jakby faktycznie jakieś demoniczne siły odzywały się z głębi lasu, jakby diabeł po prostu krzyczał. Zresztą posłuchajcie sami. Zeszłej nocy nie udało nam się przespać, bo po pierwsze diabły sobie gdzieś tam harcowały w tle, a później zerwał się gorący wiatr, który ruszał namiotami, zrywał tropiki przez całą noc, więc po tym przejechaliśmy taką postapokaliptyczną jakby drogą, ale na szczęście dotarliśmy do naszego kolejnego celu i jest to krótki spacer w kierunku kolejnego pięknego wodospadu. Od razu sceneria dużo lepsza. Nasz pierwszy poranny przystanek w Parku Narodowym Franklin River, czyli wodospad Nelsona, całkiem okazały. Weszliśmy na niewielkie wniesienie, skąd doskonale widać dzikie przestrzenie, które rozciągają się na zachodnim brzegu Tasmanii. Tak naprawdę od północy aż po południe wyspy na całej długości. Jest to olbrzymia przestrzeń, na której nie ma praktycznie nic, tylko i wyłącznie drzewa, góry i rzeki. Trafiła nam się kolejna kolczatka przy drodze, tym razem bardzo malutka, znowu puchata i sprawdziliśmy. Ta puchata kolczatka to po prostu inny gatunek tasmański, tak zimowy. Jak widzieliście, nastąpiło prawo serii. Jak już znaleźliśmy jedną kolczatkę przy drodze, tak pojawiła się następna i pewnie będą jeszcze inne. Przez to, że takich jak ta dzikich rzek na Tasmanii jest całe mnóstwo, Tasmania słynie z dwóch sportów. Jest to rafting oraz wędkarstwo muchowe. Jeśli szukacie tego typu atrakcji, Tasmania będzie dla Was świetnym kierunkiem na wakacje. Dzień kończymy nie w pięknej scenerii, jaka miała być, ale wizytą u mechanika, kolejną już z cyklu coś się stało. Prosta naprawa będzie, ale fajna droga do tej naprawy, bo w jednej małej miejscowości wysłali nas do innej większej miejscowości, do jednego mechanika, u drugiego mechanika wysłali nas do trzeciego i u trzeciego jesteśmy zabukowani na szczęście. Fuksem wcisnął nas na poranny termin, mamy nadzieję, że szybko jutro to załatwimy i będziemy kontynuować podróż, żeby pokazać jeszcze tutaj jak najwięcej w okolicy. Wizyta u mechanika zakończona sukcesem, usterka naprawiona i możemy zwiedzać dalej. Dotarliśmy do nowego parku narodowego, słynnego z przepięknych, ogromnych paproci oraz fantastycznych wodospadów i właśnie dochodzimy do głównego z nich. Ten wodospad nazywa się wodospadem Rasela i jak widzicie, tworzy je kilka poziomów skał i wygląda naprawdę przez to fenomenalnie. Oprócz przepięknych wodospadów i paproci, w tym parku znaleźć możemy bardzo wysokie, ogromne drzewa i słyszymy papugi latające wokoło, mamy nadzieję jakąś dostrzec.
wyszło 52 stopnie. W parku ustawiona jest zabawka dla dzieci, znaczy poważny instrument pomiarowy, ale dlatego, żeby dzieci mogły spróbować zmierzyć najwyższe drzewo tu w okolicy. I jest podane według stopni, ile ono może mieć. Mi wyszły 52 stopnie, czyli 76,5 metra. I teraz musimy przejść tam i sprawdzić, czy faktycznie jest takie wysokie. Ten jest jednym z najwyższych na Tasmanii i ma 79 metrów wysokości, ale wciąż rośnie i pierwsza jego gałąź znajduje się na 37 metrze. Te eukaliptusy są najwyższą rośliną kwitnącą na całym świecie. Kamyczek. Na ostatni punkt dzisiejszego odcinka obraliśmy sobie coś innego. Jest to zapora Gordona, gromadząca olbrzymie ilości wody. W wysokości ma 140 metrów i można wejść na nią, więc idziemy na dół. Dla rządnych adrenaliny ze środka zapory urządzane są zjazdy na linię. Z tego punktu 140 metrów zjazd rozpoczyna się już za krawędzią przepaści. Temat budowy zapór na Tasmanii jest dość kontrowersyjny, bo z jednej strony czysta energia, a z drugiej strony jest zniszczona dość spora połać dzikiej przyrody. W związku z tym, wtedy kiedy miały powstawać kolejne tamy, tutaj właśnie w dzikich ostojach Tasmanii, miejscowe społeczności zaczęły protestować i powstrzymały budowę kolejnych zapór. I z tym niezwykłym, przepięknym widokiem kończymy ten odcinek z Tasmanii, dzikiej części Tasmanii. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ... To była część pierwsza, a teraz zaczynamy wybrzeże. Dowiemy się troszkę więcej na temat historii pierwszych skazańców. No i znowu będzie sporo dzikiej przyrody. Aha, zahaczymy też o Hobart, także serdecznie zapraszamy do subskrypcji, żeby nie przegapić tego fascynującego odcinka z drugiej części na Tasmanii. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć, ptaszku. Nie mamy nic do jedzonka. Masz odznakę skauta, wielbiciela dzikiej przyrody już, tak, widzisz? Tak, mam.